serdecznie, Grosik z tej strony. Kolejny wypad w teren, dzisiaj ponownie jestem na Firleju, jak widzicie tutaj plaża jest fajnie przygotowana, a na dzisiejszym wypadzie po raz pierwszy na plaży jest ze mną Equinox 900. Z tym oto wykrywaczem będę teraz przez najbliższy czas chodził, nie tylko po plaży, ale też po polach i łąkach. Dobra, zaczynam zabawę dzisiaj z kapslami. Proszę bardzo, jest pierwsza monetka, 20 groszy na początek. I jest kapselek. I znalazłem jakąś taką starą dwójeczkę. Proszę bardzo. Nie nagrywałem wszystkich kapsli, bo sporo ludzi jest na plaży i nie chcę zamieszania robić. Ale sporo kapsli i takich innych podobnych aluminiowych rzeczy znajduję. I znalazłem kolejną monetę, tym razem 5 groszy. Proszę bardzo. I póki co dalej same kapsle wychodzą. Zrobiłem sobie właśnie przerwę na uzupełnienie płynów. A kawałeczek plaży zrobiłem tam, gdzie nie ma ludzi, ale już powoli luźniej się robi na tej plaży. Sporo kapsli, zrywek. Drobnych też trochę jest, ale szału nie ma póki co. A tam gdzieś mój teściu z wenteczką sobie chodzi, może on coś dzisiaj złapie na rybkach konkretniejszego.
Zakończyłem dzisiejsze poszukiwania. Czekam jeszcze na teścia i będę zawijał się do domu. A was zapraszam na podsumowanie. Jestem już w domu. To są efekty mojego wypadu wczorajszego na plażę. Proszę bardzo. Kapsle, zrywki, sporo tego z plaży posprzątałem. Jeszcze jakieś kamienie się trafiały takie, bo widzę, że służby jakieś porządkowe, które opiekują się tą plażą, tak ją, że tak powiem, spłuchniają troszeczkę. Widzę, że tam jakiś ciągniczek jeździ, a to dobrze, więc takie duże kamienie, w które uderzyłem z dwa razy, zderzyło mi się, wynosiłem do śmietnika, żeby tam nie zalegały na tej plaży. A to jest urobek, czyli jakieś drobniaczki. Moje spostrzeżenia z pierwszego wypadu z 900. Zaczynamy od ergonomii, czyli nowa sztyca karbonowa, bardzo leciutki wykrywacz, dodatkowo podłokietnik z takiego fajnego, elastycznego materiału, na nowo, że tak powiem, wymyślony, dodatkowo taka kozacka regulacja do tego podłokietnika, nowe uszy przy cewce, to jest bardzo fajna sprawa, takie z oryginalnym wzmocnieniem, inaczej jest to skonstruowane. A jeżeli chodzi o samą pracę wykrywacza, na pierwszy rzut oka, gdzie 800 dobrze wyczułem, 3,5 roku z nią chodziłem i to nie były wypady takie godzinne czy dwugodzinne, tylko takie od 3 do 12 godzin nawet, ale zazwyczaj tak 6-8 godzin to był standard. Ponad 100 wypadów takich zrobiłem w przeciągu 3 lat i powiem wam tylko tyle na początku, że wykrywacz jest bardzo, bardzo szybki w porównaniu do 800 nawet na reaktywacji 6. Ja już widzę różnicę, że ten wykrywacz będzie kosił w tym roku konkretne fanty. Tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Mówił Grosik do was. Cześć!